Cześć, to jest Maciek. Przede mną już mój własny egzemplarz Polientrackera. Niedawno przyjechał, nie miałem niestety jeszcze czasu przerzucić projektów, które stworzyłem na wersji testowej, ani też stworzyć żadnego nowego projektu, więc będę się posługiwał fabrycznym. Ale tak się złożyło akurat, że zbiegło się to w czasie mniej więcej z opublikowaniem wersji 1.4 firmware'u, a w nim sporo nowych funkcji dla tego urządzenia, które chcę dla Was omówić. Może dwa słowa na temat tego, jak te projekty są skonstruowane w Polientrackerze, jeśli po raz pierwszy widzicie to urządzenie. A więc projekty tworzy się w oparciu o tak zwane paterny. Tak jak widzicie, w tej chwili zupełnie nowy widok tutaj do wyboru, widok tak zwany horyzontalny, a więc dla kogoś, kto jest przyzwyczajony na przykład do pracy z grooveboxami, na przykład Rolanda czy innymi, no to może widzieć wstawione tutaj instrumenty perkusyjne i inne uderzenia właśnie w ten sposób. W tym także oczywiście dla wszystkich 8 ścieżek, jakie mamy tutaj dostępne. Ten widok możemy przyłączyć w konfiguracji General Pattern Arrangement Change. Widok wertykalny wygląda w ten sposób. No i oczywiście to jest widok skrócony, widok pełny, zawiera informacje o wysokości nutki, próbce, jaka podlega rygorowi odtwarzania według danej wysokości, a także dodatkowych parametrów w dwóch kolejnych kolumnach, które mogą się tutaj oczywiście pojawić. Ale idźmy dalej. To, co mnie bardzo cieszy, jeszcze bardziej niż ten alternatywny widok, to rozszerzenie możliwości do gry na żywo. Bo wbrew pozorom, Polientracker całkiem nieźle sprawdza się w grze na żywo. Bo raz, że pozwala budować bardzo rozbudowane aranżacje w trybie piosenkowym, ale możemy także dość łatwo przeskakiwać z patternów do patternów. Zobaczcie, w widoku pattern po prostu wystarczy wybrać jeden z zaprogramowanych patternów i one po prostu będą przyłączane automatycznie. Możemy oczywiście w każdej chwili wrócić do trybu song. Jednocześnie teraz, kiedy przechodzimy do trybu performatywnego, w którym możemy stosować dodatkowe efekty, tu dość skomplikowana matryca, omawiałem ją w teście, to nie powoduje to zapętlenia wybranego patternu. Możemy go zapętlić, ale możemy też pozostać w tym trybie piosenkowym właśnie. Także to jest rzecz no, niebagatelna dla mnie. A jednocześnie jeszcze, co więcej, możemy sterować parametrami instrumentu, więc wybrać sobie instrument również za pomocą padu i przyłączyć się do jego obsługi. Oczywiście to najlepiej działa w momencie, kiedy dany instrument nam wybrzmiewa. Tak jak teraz. Także to przeskakiwanie jest teraz znacznie, znacznie płynniejsze. Aktualizacja wprowadza także kilka dodatkowych narzędzi, efektów do sterowania właśnie wyzwalaniem sampli. No i tak, tych efektów tutaj już w ogóle jest, czy od samego początku było bardzo dużo, ale teraz jest ich jeszcze więcej. Spróbuję w takim razie Wam pokazać kolejną funkcję do gry na żywo, czyli możliwość łatwego wyciszania ścieżek. I tak, nową funkcją, nowym efektem jest swing, a więc mogę na przykład zaznaczyć sobie jakiś fragment, który chciałbym właśnie swingować. Chciałbym, żeby był bardziej rytmiczna, więc przechodzę do funkcji fill, wybieram teraz, że dla wszystkich nutek zadziała mi tutaj efekt, tak jak widzicie, jest ich naprawdę bardzo dużo, efekt, który nazywa się swing. No i tutaj mogę wstawić konkretną wartość, 50 to jest, zdaje się, wartość neutralna, a wartości wyższe to właśnie wartości swingujące. Względnie, jeśli tworzycie hip-hop bądź innego rodzaju właśnie muzyką urbanistyczną, możecie być zainteresowani wartościami mniejszymi niż 50. Ja do house'u, nawet do takiej muzyki preferuję taką wartość raczej konkretniejszą. Sprawdźmy w takim razie i posłuchajcie. Po. I przed. I po. A więc zdecydowanie bardziej skocznie to brzmi. Kolejnym efektem, który można tutaj wybrać, jest
efekt, nowym efektem jest gate length, a więc wprowadzę tutaj, a może w kolejnej komórce w takim razie, znów nie dla każdego kroku, ale tylko dla tych kroków, które zawierają jakieś wartości nutowe, gate length. No i tutaj mogę użyć funkcji random, przypuśćmy od bardzo krótkiej obwiedni do nieco dłuższej, zobaczmy, które uderzenia nam pozostaną teraz. Może spróbuję w takim razie jeszcze krótszych nastawów. Zobaczmy, co się wydarzy teraz. I może jeszcze krócej. Teraz słychać, że niektóre uderzenia zaczynają nam zanikać. Ale to jeszcze nie wszystko. Z ciekawych funkcji mamy także dodatkowych coś, co nazywa się, też użyję znów funkcji fill, coś, co nazywa się funkcją slide. Zobaczcie, jak fajnie to działa. I to w dwie strony. Bo mamy slide up. Znów posłużę się wartościami może randomowymi. A niech będą wartości randomowe. Tu już jakieś konkretniejsze. I zobaczmy, teraz zamienię je na slide downy. Również randomowo. Fantastyczna sprawa. Każde uderzenie może być inne i to powoduje, że ta muzyka generowana na tym urządzeniu staje się naprawdę ciekawa dla naszego ucha. Troszkę zmian też w departamencie MIDI. Tu już nie wszystkie jestem w stanie pokazać. No, po pierwsze TuneFX działa z instrumentami MIDI. Mamy też arpeggiator, który działa z kolei z komunikatami akordowymi. Czyli możemy tu wstawić w miejsce jednej nutki komunikat, który pozwoli nam wysłać na wyjście MIDI tego urządzenia akord i to też zadziała. Mamy też bardzo fajną dodatkową funkcję, która pozwala nam zastosować delay wsteczny bądź właśnie opóźniający nam komunikaty. To bardzo przydaje się, kiedy pracujecie z jakimiś zewnętrznymi urządzeniami. Ja pamiętam, że kiedy pracowałem na przykład z takimi urządzeniami jak Electron, tutaj mam specjalny taki kurs z Electron Drum Machine, nie wiem, czy zostanie znaleziony, 10 sposobów na tłusty bit. Tutaj pamiętam, że kiedy próbowałem rejestrować czy synchronizować to urządzenie, pojawiał się taki krótki, prawdopodobnie 3-4 milisekundowy delay i taka kompensacja jest dokładnie tym, czego w takiej sytuacji będziecie potrzebowali. Także z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia pracy z różnymi sprzętowymi urządzeniami, bardzo, bardzo ważna funkcja. Zatem tym razem to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że to Wam się podobało. Projekt fabryczny, którego słuchaliśmy, nazywa się Pan Ra Uplit. Dzięki serdecznie.